Siemano, tutaj Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GMP podsumowuję. Coś chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, ponieważ nie mam żadnych płyt nowych, żadnych gier. Pewnie się cieszycie, mam jedną rzecz do pokazania tylko. Mam spam pytań od Roya. Także od razu powiem, o czym chcę powiedzieć. Jestem do 1000 filmów, tak? I chciałem wam z wami coś nagrać. I uwaga, jeżeli ktoś chce coś ze mną nagrać i jeżeli jest zainteresowany nagrywania ze mną, to nie wiadomo, czy się to powtórzy. Prawdopodobnie kiedyś może się powtórzy, ale jak na razie nie przewiduję takiej powtórki. Jeżeli chcecie coś ze mną nagrać, jeszcze nie powiem co, ale się o tym dowiecie, to piszcie do mnie na Skype DGMP40. Macie tego Skype'a także u mnie na profilu, także możecie tam spokojnie wejść. THEGMP40. Tak sobie aż przenteruję. No i tam piszcie, jeżeli chcecie wziąć udział w nagraniu. Potem po prostu się zgadamy, powiem wam co i jak i tak dalej, i tak dalej. Musicie mieć po prostu mikrofon, na pewno. No bo inaczej to będzie trochę kiepało. Dobra, co zdobyłem? Otóż zdobyłem najnowszy komiks, panie i panowie, najnowszy komiks Jakuba Dębskiego, czyli Dema, Kundle, tak. Cena tego komiksu wyniosła mnie aż 10 zł. Aż, ja bym powiedział, tylko. Dlaczego? Komiks za 5 zł. To była właśnie ta promocja, że tak powiem, że Kundle za 10 zł. Znaczy tu za 5 zł. Kupcie, jeżeli jeszcze jest promocja, naprawdę warto, warto. Chyba się skończyła, ale nie wiem, sprawdźcie. Do tego, za 2 złote możecie sobie zażyczyć tu ludzik, swojego ludzika, nie wiem czy widać, kurczę, na ekraniku. Możecie sobie zażyczyć takiego jak sam ludzika oraz autograf. Drugi autograf Dema, jeja, pierwszy stand-up. Cóż mogę powiedzieć o Kundach? Przerobiłem go nie wiadomo jak szybko, tak mi się podobał. 10 minut tylko przeczytałem, no cóż, to nie jest zbytnio długie, no ale plus jeszcze 3 złote wysyłka była. Czyli razem 10 zł i cóż, myślę, że to jest warte swojej ceny. Naprawdę dużo fajnego humoru, no trochę przekleństw, tak jak tu napisane z tyłu, tutaj jest taki napis. Uwaga rodzicu, komiks zawiera niezdrowe dla dziecka rzeczy takie jak krew, przekleństwo oraz nonsens. Jeżeli twoje dziecko czytało ten komiks, natychmiast przemyj mu oczy wrzącą wodą i skontaktuj się z duchownym wybranej przez ciebie wiary. Charakterystyczny humor Dema, to coś co lubię. Zarówno animowane psięta, jak i Kundle są naprawdę fajne, także jeżeli jeszcze nie macie tego komiksu, to go kupcie, ponieważ naprawdę jest fajny. I jest, myślę, że jest warty swojej ceny. Dobra, przechodzimy do podsumowań, skoro niczego nie mam do powiedzenia już. Okej, a więc przez ten czas podsumowałem 10 filmów, liczba widzów na dzisiaj to 1080, liczba wyświetleń na dzisiaj to 295288, liczba lajków na Facebooku to 94. Przejdźmy do Google Analytics. A więc okej, 5824 wyświetlenia, 16 dni, 5 godzin oglądania, 138 cen pozytywnych, 6 negatywnych, 79 komentarzy, 6 dodanych, ulubionych, 14 widzów więcej. 10 najlepszych filmów. Big Rigs Over the Road Racing recenzja, no bardzo wam się spodobała, dziękuję bardzo. Tak samo bardzo ciepło przyjęliście kolejny odcinek, czyli z SAS Anti-Terror Force. Cały czas pomina różdżka tutaj góruje. Stand-up Dema. Recenzja Marine Sharpshooter, także bardzo ciepło przyjęliście, dzięki wam wielkie. 20 odcinek Far Cry'a, pierwszy odcinek Colina McRae, poprzednie podsumowanie, budowanie skinu Madzi i Survival Test, czyli drugi odcinek Minecraft od klasyka do wersji. Wyświetlenia to zostawiamy, zaangażowanie w ocenę. Poprzednie podsumowanie 9 do 0, recenzja SAS-a 14 do 0, recenzja Marine Sharpshooter 11 do 1, recenzja Big Rigs 11 do 1 do 0, Rock'n'Roll GMP 5 do 0, odcinek 5 oczywiście, 61 odcinek sekretów wersji 7 do 0, a nie 9, teraz chyba jest 9. 14 odcinek Kolinka 5 do 0, Stand-up Dema 2 do 0, 10 odcinek Duma 4 do 0, no i nic, Sabotora. Chociaż tam była aktywność. Dobra, ulubione, bo były. Czyli podsumowanie, recenzje Marine Sharpshooter i 3 razy Stand-up Dema. Komentarze. No to poprzednie podsumowanie, zaraz zobaczcie jakie epickie pytania są. 3 GPSK, bo to jest to generalnie to samo. 4 komentarze właśnie w Saboturze. I widzowie. 26 przyszło, 12 poszło, wow. Kanał 11 do 6, Minecraft Cascadów w wersji 4 odcinek, 2 do 0, przez polecany kanał 3 do 1, po jednym widzu za,
13 odcinek Far Cry'a, recenzję Maluch Racera trójki za czwarty odcinek i czwartego live'a, czyli z Lottą i z Kamilem, znaczy Kamila generalnie było, jeszcze był Daniel. Recenzja Big Rigs, recenzja Call of Duty, 50 odcinek od Cascade Full wersji, pierwszy odcinek Iber Soldiera, trzeci odcinek od Cascade Full wersji, no i dwa zamknięcie kont. Przejdźmy do reszty statystyk. Yep, tak to wygląda i jedziemy tu. Mężczyźni dzisiaj w 95% odcinek 1/10, 5000 wyświetleń, znowu się rozkłada nie wiadomo jak. A u dziewczyn, o dziwo, tutaj teraz są wyświetlenia, nie wiem od czego to zależy, że wyświetlenia 35-44 lata. I jest to 220 wyświetleń. Dobra, przejdźmy do pytań. Skoro uwielbiasz drugą wojnę światową, to czy grałeś w Sniper Elite bądź Sniper Elite V2? Czy to, że jestem fanem drugiej wojny światowej, to ma oznaczać, że grałem w jakąś grę? No nie, tylko jestem fanem po prostu. A to, że grałem w gry drugiej wojny światowej, to do tego się sprowadza. Owszem, Sniper Elite pierwsze... trochę grałem, nie przeszedłem, ale trochę grałem, to było jeszcze za czasów tego starego komputera, który mi się cały czas wieszał i system się bugował, crashował. Także no, nie przeszedłem całej gry, ale może nawet zrobię z tego, przejdźmy razem, kto wie, może nawet niedługo. Ponieważ myślę, że Sniper Elite 1 jest naprawdę dobrą grą, dwójkę jeszcze nie grałem, no ale od czegoś trzeba zacząć. 1 według mnie jest całkiem spoko tytułem, troszkę na multi pamiętam, że grałem, no i mi się całkiem nieźle grało. Także Sniper Elite, zobaczycie na moim kanale prawdopodobnie. Dlaczego tak bardzo nie lubisz gier typu RPG? Ej, bo z tego co widzę, to wynikło jakieś porozumienie. Nigdy nie mówiłem, że nie lubię gier RPG, no... Dlaczego w takim razie bym miał Gothica 1 i Gothica 2, przy okazji jeszcze CD Action Gothica 3? Co nie zmienia faktu, że w nie nie grałem, a dlaczego nie grałem? Ponieważ mnie takie gry nie ciągną. Co nie zmienia faktu, że ich nie lubię. Jak mogę coś lubić, bądź czegoś nie lubić, jeżeli w to nie grałem? Tego nie widziałem, więc... po prostu nie mam opinii na temat gier RPG, jakoś mnie nie ciągną gry RPG ze względu na ich klimat. Może kiedyś się wkręcę, ponieważ troszkę na przykład fantazy mnie ciągnie, ale to jest zupełnie inna bajka, czy takie jakieś tam średniowieczne, przeróżne rzeczy. Po prostu gry RPG mnie nie ciągną, nie to, że ich nie lubię, tylko po prostu to nie jest mój gatunek. Ulubiona broń z RTCW? Teoretycznie powinienem powiedzieć, że MP40 by było moją ulubioną bronią, ale to jest jedna z moich ulubionych broni, ponieważ dość często jej właśnie używałem w pierwszych misjach, w pierwszych, jak powiedział, epizodach. Potem zostało zastąpione przez RG42 między innymi, ale także bardzo dobrą bronią jest Thompson, który nie dość, że jest celny w wielu grach. Zauważyłem to, że na przykład w Call of Duty 1 bardzo szybko się go przeładowywuje. I tak naprawdę się na tym przekonałem, nawet taki będziemy modela. Po prostu wywalasz magazynek i bardzo łatwo go z powrotem włożyć. Poza tym Thompson w Wolf jest naprawdę bardzo celny i zadaje bardzo duże obrażenia, także tym bardziej Thompsona polecam. Thompson to jest chyba moja ulubiona broń amerykańska, bym powiedział. No, ma swoją dużą historię, także nie potrafię jednej dobrej broni z RTCW wybrać, sorry. Byłeś grzecznym chłopcem i zjadłeś mięsko? No i w tym momencie zaczyna się fala debilizmu, która przyszła od Roya. Cóż, nie wiem co to jest mięsko, natomiast no, mięsko zjadłem. Jaki dodatek do kotleta lubisz jeść osobno? Frytki, rydż, peczone zemniaki? Chyba frytki, wiesz, chociaż powiem tak, przypomniałeś mi tym... pytaniem troszkę zadanie z matmy, które miałem na konkursie. Było, że coś tam, że babcie i dziadek mają razem 140 lat. Ile lat ma każdy z nich? Jeżeli dziadek... kurczę, jak to było? Nawet nie pamiętam. Jeżeli babcia ma tyle lat, ile dziadek miałby wtedy, ile babcia miała... Ile dziadek miałby wtedy, ile babcia ma teraz, czy jakoś tak, nevermind. W każdym razie to pytanie mi przypomniałeś i pomyślałem, że to był po prostu mordor i co ja tam robiłem przy tym zadaniu. Czym się lepiej fapie, wazeliną czy niveą? Cóż, nie wiem jak ty, ale ja nie jestem doświadczony w tym temacie, natomiast moja znajoma, którą już zapewne znacie, powiedziała tak. Niveą, bo nie śmierdzi. Chcesz nakręcić podsumowanie, ale widzisz, że nie ma MP40. Pytasz się mamy, co z nim zrobiła. Mówi, że rzuciła do prania. Co robisz? Cóż, no nie ma MP40, no to i nie ma jeszcze katastrofy. Jest przecież Thompson, ale naprawdę to coś by w pracy wylądowało? Czekajcie, spróbujemy to rozebrać na maksa. Tutaj by się odkręciło,
ten korpus tutaj, to, o tak pokażę, to jest nierozmontowywalne. Tutaj jest jeszcze taka wielka lufa. Chociaż to jest trochę obudowane. Także, no sorry, no, tego się nie da wsadzić do pralki. Jak ty chcesz to w mordę wsadzić do pralki? No powiedz, no. Tepniesz mnie? A co, Creeper ma zaraz wybuchnąć? Skoro tak bardzo lubisz drugą wojnę światową, to czemu się do niej nie tepniesz? Bo nie mam teleportu, dobra. Czuję się kurczę krzyj kończasz, tylko że on nie miał internetu i administrator mu wybierał pytania, a wy mi po prostu Roy mi sam zadaje takie pytania. No jak mam na to odpowiedzieć? No chce mi powiedzieć, no jak? Masz ochotę na Ruchanica? Jeśli tak, to z kim? A jeśli nie, to nie. To dlaczego? Czy gdy wstajesz z Rańca, masz w gaciach powstańca? Rojo, chyba przeczuwasz, co cię czeka w szkole po weekendzie, co? Ulicz mi też swoje 3 grosze dołoży. Bój się! No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało, że Roju jest usatysfakcjonowany i wie już czym sobie pofapać. Także dzięki wam wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapa w górę. Jeżeli czekacie na kolejne moje produkcje i czekacie na te tysięczny filmik, to zasubskrybujcie. Jeżeli natomiast macie jakieś pytania bądź coś, to piszcie odpowiedzi wideo. Przypominam, że kiedyś ustanawiałem taki limit 5 pytań na tydzień, żebyście nie mieli jakichś tam braków w pomysłach i tak dalej. Natomiast tutaj, Roju, zrobimy dla ciebie limit 5 pytań na tydzień ze względu na coraz większą głupotę. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli macie pytania, to piszcie komentarze, nagrywajcie odpowiedzi wideo, ponieważ chcę się z wami zobaczyć face to face. Widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Nara.